Siema, witajcie, jestem Teriel i witam was w kolejnym, może nie kolejnym, ale witam was ponownie w Hearthstone, grze, która okazała się wielkim hitem, z tego co mi wiadomo, i myślę, że teraz jest doskonała okazja, żeby wrócić do tej gry, ponieważ został wypuszczony nowy dodatek, właśnie nie nowy, ale oficjalny duży dodatek, który nazywa się Gobliny kontra Gnomy. Albo Gnomy kontra Gobliny, jakoś tak. I tutaj właśnie mam do dyspozycji 3 boostery nowe z nowymi kartami. Teraz właśnie obejrzymy je. I dokładnie wam opowiem o czym jest dodatek, oczywiście. Okej, super animacja. Też możecie zauważyć, że mam inne okładki kart, związane właśnie z dodatkiem Bardzo Trenor. Okej, mamy pierwszą złotą kartę, mamy ekranowy minibot polską tarczą. I oczywiście do tego dodatku zostały dodane 120 nowych kart. Są to zupełnie nowe karty do właśnie do klas niektórych właśnie paladyna, lub też po prostu neutralne, oraz pojawiły się nowe jednostki, czyli mechy. Okej, znowu rzadka kartka. Piastunka Gaju, okej, ciekawa karta. Okej, mamy kolejną nową rzadkę. Wszystkie klasy właśnie, widzicie, że one są neutralne i możemy użyć je do każdego naszego deku. I do Warlocka. Jak zwykle możemy sprawdzić też jakość wykonania tych kart, ponieważ są trochę super zrobione. I pewnie dla fanów właśnie gry World of Warcraft to jest ciekawa, fajna rzecz, ponieważ dużo smaczków właśnie jest w tej dodatku. Potem się podoba otwieranie skrzynek o wiele lepiej niż tam. Cel życia. Ktoś z wrogiego strony dotykali przeciwnika. Okej. Sonika to też było. Druid Kła. Okej, jeśli skontrolujesz bestię, przejmij jego strony. Okej. O, takiego robocika mam akurat ogólnie w obie. Bardzo ciekawa rzecz w ogóle, jak jest kartą dla druida, ale... I hajs, mistrz. Oczywiście oprócz polskich nazw pojawiają się też również polskie głosy, także to jest też ciekawa rzecz. Tutaj właśnie mamy kapłana. Argonia. Karta znowu. I też było. No i to jest najzabawniejsza karta, wypojadca owca. Wiadomo, z jakiej gry to jest motyw. Oczywiście możemy też kupić osobno karty, jeśli nam nie chce się grać. Tutaj właśnie słyszymy w tle motyw z Gnome Granam, czyli stolicy gnomów. To właśnie nazywa się tutaj Gobliny kontra Gnomy. I może kupimy jeszcze jeden zestaw. Zaczniemy go zagrać. Będziemy grać. Rzadka karta. Kunek. Bardzo dobra karta przy okazji. Jan. Każdy gracz kończący turę musi dobrać 3 karty, aż będziemy mieli 3 ręce. Okej. To akurat mamy złotą kartę. Śmigłowacz. No dobra, zobaczymy, co z tej karty wybiegnie. Oczywiście możemy też złożyć wszystkie nasze karty, powiedzmy, w naszej kolekcji w deckach, ale również możemy też... O, teraz już możemy przemielić. No i oczywiście też możemy pamiętać, że możemy też złożyć nasze karty, to nie ma tak, że... No, to brzmią, co za jest, to... Możemy też złożyć nowe karty. To oczywiście, jeśli mamy do tego równie surowce. Ale tego nie będę teraz robił. Zajrzymy na arenę. Dawno grałem, nie grałem na arenie. Możemy trochę świetlać trochę pieniążków. I pamiętajmy też, że zawsze gdy gram na arenie, też możemy skorzystać właśnie z nowych kart. Dobra, zobaczymy, czy mam akurat dwie karty szamanem.
prawnikiem łuczem, druidem łowcem. Może to wymienię, to dzielny i będzie proszę magiem szaman. Dobra, gramy magiem. Moja magia Arena. Zwycięży. Jest akurat. Jaina Proudmore. I akurat właśnie mam nową. Akurat to wybierzemy kartę. Bardzo staram się szybko wybrać karty. I oczywiście na arenie oprócz nowych kart z serii Gobliny kontra Gnomy są też jeszcze z dodatką na Naxxramas. A na koniec będę właśnie dla was miał małą niespodziankę. Na koniec tego materiału. Postaram się wybrać jak najbardziej nowych, najwięcej nowych kart. No i przy okazji też takich, które najbardziej mi się przydadzą. To jest dziwna karta. 50% szans na tego niewłaściwego wroga. Nie, to jest za dziwna karta, nie wiem. O, poszukiwacz to jest chyba jedna z najlepszych kart, jaka jest w tej grze. Zagubiony biegu to jest chyba najlepsza karta na Huntera, także polecam tą kartę. Nic nie działo. Nie, prowokacja. To jest prowokacja jest mega. Według mnie. Weźmy tego gulina. Lustrzane odbicie. Tak. Morski wilk. Bardzo potężna karta. Mikromaszyna. Bardzo polubiam tę ma. Bardzo polubiam tę kartę. Oraz błysk. Dycia. Tak. Mam dużo kart, które... Furia wichru. To może być ciekawe. Stronnicy przypomnę. Nie, to jest. Tego nie potrzebuję. To. Może to. Mechaniczny Yeti. Mech kosztuje mniej. O, tu akurat mam dużo mechów, także to mi się przyda. O, i tu jest duży wybór. Właśnie, bo to jest. Jaje jest bardzo potężne. Ale jednocześnie możesz szybko je skontrolować i przydaje, i wtedy będzie bezużyteczne. Ale to się nadać przyda. Brzmi. Burzycie. Akurat olbrzymi nie jest najlepszą kartą według mnie. Maga, ale... manipulator będzie lepszy. Dobra, powiedzmy, że taka losowa. To jest batalia na arenę. Nie chce mi się tworzyć na nowo jakichś deków, bo to byłoby po prostu dużo czasu by to zajęło. Ale chcę szybko zarezygnować jakiś mecz właśnie z nowymi kartami, żebyście zobaczyli też jak działają, ponieważ animacje czy nawet głosy są po prostu rewelacyjnie zrobione i zresztą zobaczycie też przy okazji nową arenę. Mogą być przynajmniej problemy z lagami, ponieważ łatwo się myśleć. Akurat nie mam nowej areny, szkoda. Prosisz się o lanie. Ale w początek mamy bardzo, bardzo dobry. Więc zatrzymamy tą kartę, raczej tą rękę i czekam na jego ruch. Akurat możemy zauważyć, że gracz jest początkujący, ponieważ ma zwykłe... No chyba, że po prostu lubi te kładki. Dobra, moneta. No, moneta na pierwszy tur, że to jest akurat coś, czego nie chcę. Tajne pociski. Tajne pociski, czy muszę... Gotowe. Właśnie, muszę pociski. Może w 3 razy właśnie trafi niego? O, niestety, nie jest tak dobrze. Ale jeśli chodzi o tę niespodziankę, będę miał w ogóle was 3 kody do właśnie do gry Hearthstone. Jeden właśnie kod to jest właśnie jedna paczka. Którą właśnie zsuwać w tej grze.
I żeby zdobyć ten kod, wystarczy napisać w komentarzu właśnie odpowiedź na pytanie, jak nazywa się przywódca goblinów. Także jeszcze raz przypomnę, jeśli wiecie jak się nazywa przywódca goblinów z gry World of Warcraft, to napiszcie w komentarzu, czy osoby, które odpowiedzą poprawnie na to pytanie, otrzymają po jednym kodzie do właśnie tej gry, a każdy jeden kod to oczywiście jeden booster. Nie wiem, czy wygląda to partia, ale mam nadzieję, że tak. Taka karta. Jeśli byście zainteresowani tą serią dalszą, czyli powrotem Lorda Areny, także to zachęcam was właśnie do napisania w komentarzu, oprócz tego pytania, czy chcecie, albo po prostu zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się to podoba, moje rozrywki z Hearthstone. I myślę, że będę kontynuował, ponieważ dodatek i sama gra jest bardzo fajna. I zwłaszcza, że będzie wchodziła właśnie też na Androidę. Gotowe. Dobra, to jest kart użytkownika morskiego i to myślę, że to załatwi przeciwnika jak najlepiej, chyba że użyję też uczennicy czarownika. Co tu robić? Jeśli miałbym narzekać na ten dodatek, to chyba największą wadą tego jest taka, że po prostu nie ma nowej klasy postaci, zostały tylko dodane nowe karty i nowa arena, i oczywiście tryb obserwatora, czyli na przykład jeśli macie mnie znajomych, co mogę polecić wam dodać, to możecie mi dodać tak, że będziecie mogli na przykład oglądać moje rozgrywki w czasie grania w Hearthstone. Dobra, tutaj zaprosimy ich. Zrobimy tak. Tak. Jedziemy. Jak widzicie, on ma furię wichru, także lepiej go zatrzymać w taki sposób. Myślę, że tylko jeden meczek obejrzymy i będę się z wami żegnał. Jeszcze na koniec wam przypomnę pytanie i mam nadzieję, że odpowiecie na to pytanie i będzie bardzo fajnie. Dobra. O, ruszaj, panie. Ludzie czekają. Golem zbożowy. Moje oczy. Ale ja też mam furię wichru. Chyba, że będę musiał stracić tą kartę na rzecz tej. A, nie chcę jej go tracić, to jest super dobry. Ale dobra, weźmiemy tego. Tego weźmiemy. O nic. Na szczęście on już chyba już nie ma żadnych obszarówek, także nie wyczyści moich współpracowników. Co tu robić? Hmm.
mógłby trochę szybciej się ruszać, to by bardzo pomogło. Jermek, do mnie! Gotów, panie! A, nie lubię tej karty. Zawsze oni wkurzają. Ja osobiście dawno nie grałem w Hearthstone'a. Dopiero jak, nie wiem, może wczoraj tak naprawdę bardzo trochę przysiedziałem. No i może czasami jak został spowiedziany dodać, to była właśnie wiadomość, że trzeba będzie zebrać 700 gold, żeby odblokować dodatek, ale tak się nie stało. A tu czas ucieka właśnie. Tak, zabieramy kartę. Bless Magmany. Czy mogę coś zabić tym? Nie. Gotowe. Tego się chyba kolega nie spodziewał. No to niedobrze. To będzie koniec. Tak sobie myślę. Chyba nowa melodika jest. Albo tego nie słyszałem jeszcze. O, coś mi się... Fraps przymulił. No... I teraz. Tak sobie myślę. Dobra, już widzę, że już ruszyło. Jedynym plusem tego, że tak długo myśli, to czas mu mija. I użył najsilniejszą kartę, żeby zniszczyć moją prowokację, którą mam w życiu. No to jest bardzo dobry ruch z jego strony. O! Tak się założył. Ty zniszczyłeś to. Część zmienna. Część zmienna to są tak zwane buffy do naszej postaci. Możemy właśnie takie im dodać więcej ataków, więcej życia. Teraz właśnie zobaczycie to fakcji. I dostałem część zamienną, która poprosi, może zamienić, zamrozić. Dobre zagranie. Gotowe. A jak widzicie teraz, na przykład on dostał prowokację, która mu się nie przyda w tym momencie. Połopę co po. Schowaj się za mnie! Nie widzicie, walka z tymi nowymi takimi jest bardzo efektowna. Zawsze coś się dzieje, coś wypucha. Naprawdę coś wypucha. I czasami na mapie, raczej na planszy. Dużo się dzieje. Tak jak mówiłem, chyba przegram tą partię. I chyba będzie... no to już przegrana jest.
Są nowe levela, to nic z tego nie wnosi. Dobra, przegrałem tu pojedynek, ale mam nadzieję, że chociaż zobaczyliście część nowych kart właśnie z nowego dodatku o nazwie Gobliny kontra Gnomy. I tak jak przypominałem, jest konkurs właśnie związany właśnie z Hearthstone'em. Musicie odpowiedzieć na pytanie, jak nazywa się przywódca, bądź król, bądź wódz goblinów z gry World of Warcraft. I mam nadzieję, że odpowiedzi na mam nadzieję, że poprawnie odpowiecie na pytanie. I jeśli odpowiecie na to pytanie, to nagroną jest właśnie jeden z boosterów do właśnie tej gry. Jest to oczywiście booster podstawowy, ale zawsze pamiętajcie, że w takim boosterze może być rzadka karta, złota karta lub nawet legendarna karta. Także życzę Wam powodzenia i czekam odpowiedzi. A jeśli chcecie więcej Hearthstone'a, to dajcie łapkę w górę i pamiętajcie, żeby subskrybować kanał właśnie mój. Także trzymajcie się i do następnego.